Jeżeli robicie na przykład albumy na fejsie, to róbcie je z głową. Najgorsza rzecz, którą możecie zrobić, to zrobić dwa zdjęcia teraz i wrzucić. Nie róbcie tak, dlatego że jak zrobicie dwa zdjęcia, to rozdrobnicie tą uwagę, ten edżak wam spadnie, bo średnia interakcji, a liczy się ilość i średnia interakcji. Ilość i średnia interakcji powoduje, że liczy się zarówno to, żeby ta średnia była jak najwyższa, ale też ta częstotliwość była jak najczęstsza. Twórzcie kolekcję. To na przykład na profilu Pandory, tak? Wrzucamy dwa zdjęcia i mamy 12 tysięcy lajków. Wow! Tylko że 3 lata zbieraliśmy te 12 tysięcy lajków. Za każdym razem, kiedy do albumu dorzucacie dwa zdjęcia, pokazują wam się lajki, które zbieracie od początku. Ja mówię, że to rozwiązanie, bo widziałam je wcześniej właśnie u ciebie, uratowało mi życie. Pod jednym kątem, że mamy bardzo dużo publikacji w prasie. Aha. I ja nie wiedziałam, jak to rozwiązać, no bo wrzucać 4 razy w tygodniu, że jesteśmy w Ale, jesteśmy w twoim stylu i tak dalej, no było takie bez sensu cały czas to samo treści. Właśnie po jakichś twoich materiałach stworzyłam album i za każdym razem, jak dorzucę jedną publikację, to wszyscy klienci dookoła są zachwyceni, bo oni od razu widzą, że nas było w tej prasie tam 58 razy. I oni to okay. Widzą za każdym razem i rzeczywiście tak. To zadziałało super. Bardzo się cieszę, że moje szkolenie mogło uratować komuś życie.